Cześć, moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Euro Truck Simulator 2. Ja jestem WTS i na początek, słuchajcie, dzisiaj Grecja. Dzisiaj pojedziemy na Grecję, ale zanim to zrobimy, chciałbym wam przypomnieć o zostawieniu subskrypcji oraz łapki w górę, dlatego że mi to bardzo pomaga. Słuchajcie, 90% osób oglądających filmy nie subskrybuje, dlatego jakbyście wszyscy zasubskrybowali, byłbym mega, mega szczęśliwy. Dlatego bardzo, bardzo proszę o subskrypcję od was. Zawsze, jeżeli wam się nie spodoba to, co umieszczam, możecie odsubskrybować. Pamiętajcie o tym. To nie jest powiedziane raz na zawsze. Dobra, a teraz, tak jak powiedziałem, Grecja. I zobaczcie, zmieniłem samochód. I na mój warsztat w Lublinie. I w Lublinie jeżdżę dla Omegi Pilsno. I słuchajcie, z Lublina przyjechałem aż do Grecji i tutaj oddamy ładunek, po czym weźmiemy jakiś krótki, bo dzisiaj będzie krótki film. Na razie stoję tutaj niedaleko, ale zanim oddamy ładunek, to sobie jeszcze pojedziemy tutaj. I tutaj i zobaczymy to, co mamy tutaj do odwiedzenia. Od razu mówię, że Grecja jest z promocja, a nie jest to jakiś wczesny dostęp do dodatku Grecja DLC. Zobaczymy, jak Grecja wygląda obecnie, a jak będzie wyglądała zrobiona przez... A, słuchajcie, tutaj trzeba zawrócić. To ja wjadę jeszcze raz. Połączenie GPS zostało utracone. Nawigacja wznawiona. No, przejedź. Przejedź, zobaczymy. W dniu nagrywania tego filmu, czyli 13, dobrze patrzę, 13, wy zobaczycie go 14, nie ma jeszcze open bety do ETS, jest już open beta 1.51 do ATS-a, do ETS-a jeszcze nie ma. Czekajcie, muszę sobie tak stanąć, żeby widzieć światło. Dobra. Jedziemy. Czerwona fala nas zatrzymała, ale spokojnie, ja jeszcze sobie zobaczę, no już możemy jechać, ale ja jeszcze sobie zobaczę, może tędy byśmy pojechali, do przodu. Nawigacja wznawiona. Janina, jak polskie imię Janina. Tak, odkrywamy miasto Janina w Grecji. Następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. Nie chcę skręcać w lewo, chcę pojechać prosto. Połączenie GPS zostało utracone. Nawigacja wznawiona. Trzymaj się lewej strony jezdni. Następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. Dobra. Stoi grzecznie, czeka. Dalej prosto.
sobie jeszcze zwiedzimy to miasteczko. Jest, w końcu zielone nam się pojawiają. Dobra, i jak mnie poprowadzi? Trzymaj się lewej strony jezdni. Następnie skręć w lewo. Czyli dookoła. Skręć w lewo. Mamy zielone, pojedziemy prosto. Dalej prosto. Trzymaj się lewej strony jezdni. Następnie skręć w lewo. Dobrze, że nie zawróć. Skręć w lewo. Dobra. I teraz zobaczymy, co tutaj po prawej stronie jest do odkrycia. Mercedes, proszę. Połączenie GPS zostało utracone. Nawigacja wznowiona. Truck dealer Mercedes. Dobra. To już wiemy. GPS co jest zostało utracone. Jedziemy na drugą stronę. Zobaczymy, co na drugiej stronie jest. Następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. Z dużym zapasem. Za 100 metrów skręć w lewo. Skręć w lewo. I tutaj w lewo. Ładnie zrobione to miasteczko. Dobra, mamy czerwone. Po raz kolejny. Dobra. I tutaj też mamy znak zapytania, który zaraz zobaczymy, co to jest. Mamy warsztat. Okej. Agencja pracy, proszę bardzo. Trzymaj się prawej strony jezdni. Następnie skręć w prawo. Dobra, to teraz jedziemy już do punktu docelowego. I się rozładujemy. Dalej prosto. Dalej prosto, ale tutaj pełno świateł w tym mieście. Pełno kończących się pasów. Skręć w prawo. Skręć w prawo. Tutaj chyba w prawo. Z
Za 100 metrów skręć w prawo. Czekajcie, ja otworzę okienko. Tutaj też jest dojazd. Jesteś na miejscu. A i mamy fajne miejsce do zaparkowania tutaj pod płotem. Czyli będą bokiem wyciągać. Dobra, jesteśmy. Tutaj zdjęcia nie ma co robić, bo to nie jest najlepsze miejsce na zdjęcie. Tak wygląda moje wozidło, mój trak. Oddajemy. 1817, no. Baterie dostarczyliśmy. Dobra, i zobaczymy aktualne ładunki. Do Rzymu. Wszystko daleko. A coś z Grecji? Czekajcie. Spróbujemy rynek ładunków. Janina i przejdziemy na pierwsze. Turcja, Neapol, jest Grecja, słuchajcie, napoje 397. Nie spojrzałem tylko wznowiona. Gdzie załadunek, ale już widzę. Dobra, nie chcę mi się chować koła, bo i tak zaraz to koło będę ściągał w dół. Skręć w lewo. Dalej prosto. Na drugą stronę miasteczka. Metro. Jesteś na miejscu. O Jezu. Tutaj jest wjazd. Jak ja mam się wyrobić? Dobra. Rynek ładunków. Ceres.
teraz. Jeszcze w lewo. Tak, pod płotem to ciężko tak się ustawić równo. Staniemy tak, jak się da. Tam dalej są też paczki. Dobra. Dobra. I słuchajcie, szybko... No, na granicy. Szybko się załadujemy. I pojedziemy do tego Ceres. Nawigacja wznowiona. Dalej prosto. Połączenie GPS zostało utracone. Dobra, ładunek. Nawigacja wznowiona. Ładunek jest ciężki. Dalej prosto. Aha, dalej prosto. Ten mnie przepuści chyba. Dobra. To nawet lepiej, że nie tędy, bo tędy już jechałem. To ja sobie odkryję sobie drugą trasę tutaj koło garażu, który moglibyśmy kupić. Ogólnie nas stać, ale ja zbieram kasę na spłatę kredytu. Skręć w prawo. Skręć mam już, w prawo. Mam już tyle garaży, że wypadałoby spłacić kredyt i dopiero zarobić na następny. Dobra. I tutaj widzę, że na lewo. Będziemy na wiadukt wjeżdżali. Trzymaj się lewej strony jezdni. Następnie skręć w lewo. Dobra. No i znowu chwila czekania. Ktoś preferuje Mentosika? Proszę, możecie się poczęstować. O, jest światełko. Skręć w lewo. Przecież było żółte. Dobra, nieważne, mogłem się zatrzymać. Trzeba pamiętać, że osobówką to widzimy światło i już nas nie ma, przejeżdżamy. Na ciężarówkę ciągniemy za sobą długi zestaw, więc tak szybko nie znikamy ze skrzyżowania, więc trzeba uważać na te czerwone. Jak widzicie, brameczki, już 4 euro od nas pobrali, nie wiadomo za co. Jak na razie przejechaliśmy tylko kawałek. Ile mamy czasu pracy? 7 godzin 13, a do celu 5:20, no to powinniśmy zdążyć. W Grecji nie jeździmy 90, jeździmy 80. No i niestety góry. To spowoduje, że będziemy zwalniać.
musimy zapalić światełka. Wjeżdżamy do tunelu. Może dalej będzie z górki, coś tak czuję. I uda nam się rozpędzić. Dobra, mamy 80. I kolejny tunel. Niestety te tunele, jak widać, przez góry przeprowadzone są dosyć częste w Grecji. Zupełnie tak jak w Hiszpanii. Kolejne brameczki. Dobra. Zapraszam. O mój budzik. Dobra, i ciśniemy 80. Niestety te bramki są co chwilę tutaj. Więc tak na dobrą sprawę nie bardzo mamy jak się rozpędzić. Zresztą sami zobaczycie, że są dosyć często. I kolejny tunel. Ja nawet świateł nie gaszę już. Tutaj mamy oznaczenia autostrad. Ale ograniczenie widziałem do 100 na tej autostradzie dla samochodów osobowych. Tutaj zakaz wyprzedzania dla ciężarówek. Zakaz wyprzedzania, żeby nie blokować dwóch pasów. Prawdopodobnie są tylko dwa pasy w jedną stronę, żeby właśnie tych pasów nie blokować. No ale ogólnie ładnie jest. Cały czas nas otaczają góry.
całkiem ładnie zrobione. Myślę, że Grecja jest dobrze oddana. Ta ziemia też ma taki odpowiedni kolor. Skaliste takie brzegi tych skał. Takie skałki po bokach. No, fajnie to wygląda. Na pewno w promocie namęczyli się, żeby zrobić taką mapę. A teraz SCS Studio zastąpi ich mapę swoją. A już niedługo później całą północ Szwecji i Norwegii i pewnie Finlandii. To też nam dawało. Jeszcze promoc musi zrobić Wyspy Owcze i Islandię. I będzie wszystko, co ten, wszystko, co promoc dawał, będziemy mieli od ETS-a, od SCS Studio. Dobra, tutaj mamy kolejne. Wszystkie bramki musimy płacić, nie są przejazdowe. Teraz 8 euro. No trochę od nas kasy wezmą, ale to i tak dobra cena w porównaniu z tym, co mogłoby być. Znowu tunele. Jeden tunel i zakaz wyprzedzania dla ciężarówek. Teraz się ładnie z tej górki rozpędziliśmy. Retarderem wyhamowałem. Tempomat mnie trzyma. ...186 km nam zostało. I tutaj 60. Chyba dlatego, że zjazd jest. Tutaj nawet 50. Za szybko. Dobra, i mamy 80.
I kolejne bramki. No nie mogę, no. Tych bramek to jest tu tyle. I na wszystkich trzeba płacić. Nie ma przejazdowych. €4. Trochę mniej, ale zawsze coś. Dobra, na kiedy musimy dowieźć ten ładunek? Niedziela między 3 a 10, a mamy sobotę. Trzymaj się. O, to jak do niedzieli do 10, to spokojnie. Następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Słuchajcie, to ja sobie zobaczę jakieś miejsce, w którym moglibyśmy zrobić pauzę. Tutaj mamy Saloniki. W warsztacie możemy zrobić sobie pauzę. Jakbyśmy pojechali tutaj i tędy przez warsztat. Nawigacja wznawiona. Jak ładunek ma być na niedzielę, to dowieziemy na niedzielę. Jeszcze między 3:40 a 10:00. To już wiem, że o 8 rano wstanę i dowiozę ładunek. Trzymaj się prawej strony jezdni. Następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Dobra, trzymamy się prawej. Tutaj na zakręcie zwolniłem, bo wiozę szkło i nie chciałbym się wywrócić z tym szkłem. Okej. Dobra, zjadę sobie na prawy, jeśli nic nie jedzie. Od razu w warsztacie może zobaczymy, czy będzie lustro z prawej strony, bo w tej ciężarówce nie mam zamocowanego lustra, aby się przydało. Nie wiem, czemu pominąłem ten element. Tutaj niby coś widać, w tym przedniej kamerze coś widać, co się dzieje z przodu, ale nie tak, jakbym chciał. Wszędzie ta Grecja mniej więcej taka sama, jak zauważyłem. Bardzo się nie zmienia. Tutaj pod górkę. Ale już mam 80 i 74 km do końca trasy.
Tutaj musimy zjazdem w prawo. Trzymaj się prawej strony, jest I. Żeby tylko się nie przewrócić nigdzie tutaj. No i zostało nam 40 km. Chyba, że tak powiem, dojechaliśmy. Chyba już jesteśmy bliziutko. To jakie to miało być miasto? Ceres. Renar Logistic. Mało paliwa, 24%, AdBlue 27%. Pora zatankować. Zaraz kończy się dzień pracy, 2 godziny 18 minut nam zostało. 25 km, 30 minut do celu. Tak to wygląda sytuacyjnie. Ogólnie w Grecji cały czas 80, pomimo tego, że mam zwiększone do 90, to i tak cały czas jest 80 w Grecji narzucona. Tutaj trochę mniej tych gór, te góry są gdzieś tam w oddali. One są, ale niekoniecznie w tym miejscu. Tutaj taki teren równy. Tutaj już pokazane, że hamujemy. I 50. Dalej prosto. I tutaj gdzieś jest Renar Logistic. Dobra. Przejedziemy, przejedziemy. O kurde, jak we mnie wjechał. Przepraszam was, telefon. Skręć w lewo. Skręć w lewo. Dobra. I tutaj w lewo. I zatankujemy sobie przy okazji. Skręć w lewo. Połączenie GPS zostało utracone. Nawigacja wznowiona. Dobra. Ja na szybko wysiądę i zatankuję. 1,69, całkiem sporo tego, cena tego paliwa. Nie jest najtaniej. Ile litrów? 893, 1510 euro, dobra. Słuchajcie, odkryliśmy sobie stację, a ja sobie wycofam. Bo chcę mieć odkryty ten fragment. Muszę szybko. Szybko muszę wycofać.
Dobra. I teraz wyłączymy sobie już to. Nawigacja wznowiona. Skręć w lewo. Dobra, i ten kawałek też mamy odsłonięty. Tutaj taki tartak. Sals. Wow, ostrożnie. Ja tu patrzę, co się dzieje z boku, a nie patrzę na jezdnię. Dalej prosto. Tutaj ustąpić pierwszeństwa. Dobra, mamy warsztat. I tutaj się prześpimy. Przepraszam, że zablokowałem drogę, ale ja też muszę skręcić. Dobra, dzień dobry. Czy możecie mi lusterko zamontować? Zaraz zapytamy. Lustereczko, powiedz. Tutaj nie. Zasłonki. Nie ma tego bocznego lustra, słuchajcie. Nie zamontuję tego bocznego. Tu jest tylko kamera lub domyślny. Tutaj mogę rurowanie. No mogę to, a jak to zdejmę, to będę miał ładniej, będę miał omega pil znowu widoczny. Dobrze. Okej. Dobra. Nie, to nie. Okej. Nawigacja wznowiona. Godzina 47 mi zostało. Ja tutaj wymanewruję. Dobra, i postaram się wjechać tutaj tak po długości. Wiem, że będę wystawał, ale mam nadzieję, że to przejdzie. Czekajcie, muszę sobie włączyć. Dobra, chyba jest ok. Hamulec i gasimy. Dobra. Teraz 22. I niedziela. Dobra. Jesteśmy wyspani. Gotowi do długiej jazdy. Mamy nienapompowane hamulce. Wiecie, jakbym otworzył szybkę. Dobra.
jak najmniej zatrzymywania. Skręć w lewo. Dobra, ten się zatrzymał. Podziękować mu trzeba. I słuchajcie, tutaj no jadą. Teraz z tej strony jadą. Ale ci się zatrzymają i mnie przepuszczą. Okej. Dobra. Renar Logistic, to tutaj. Skręć w lewo. Skręć w lewo. Jesteś na miejscu. Dobra. I cóż, cofanie na prawe lustro. Chcę wyjechać za bardzo na trawę. Dobra, teraz tylko jeszcze wyprostuję i mogę się wparkowywać. Dobra. Jesteśmy zaparkowane, gasimy. Ja sobie zrobię jeszcze zdjęciucho. Zrobimy sobie zdjęciucho pod zrobimy sobie zdjęcie pod nasz o, jak fajnie. Zapalimy światełka. Bez tych świat. Albo z tymi. O. Fajnie. Dobra. Mamy na okładkę. Okej. I oddajemy ładunek. Jesteśmy równo? Równo. Bardzo równo. Idealnie pod rampą. 402 km. Dobra. Zobaczmy aktualne oferty pracy. Czy coś mają dla nas? Otta. O, do Norwegii. Dobry ładunek, ale to puste beczki. Havre, Francja. Guma naturalna. Tam chyba jeszcze nie byłem, a przejazd przez Austrię, przez Niemcy, przez Belgię. No, słuchajcie, to byłby też dobry ładunek. Ja to chyba wezmę. 2,95, tylko trochę mało płacą. Saratów, Rosja. Słuchajcie, albo do Rosji od tej strony. Z mlekiem kokosowym. Tutaj płacą 3,13. 2,480. Z kolei przez Ukrainę całą.
Dobra, może się spotkamy na tym kursie jeszcze. To to wezmę. Ładunek jest gotowy, ale my musimy podjechać. Mocniej. Dobra. Bym powiedział, że prawie, ale trzeba wyprostować. Kurde, znowu ten czas mnie dzisiaj goni. Słuchajcie, strasznie. Dobra, powinno być ok. Gasimy światełka, wyjdźmy, zobaczmy jak to wyszło. Jest prościutko, dobrze. Ładujemy się do Rosji. No dobra, załadowanie. Driving Global Business. I słuchajcie, na dzisiaj... O kurczę, nie to chciałem nacisnąć. Nie to chciałem nacisnąć, słuchajcie. Ła. Nacisnąłem nie to. Przy obniżaniu podwozia uszkodzenie naczepy? Ja rozumiem, jakbym podwyższał, ale ja obniżałem. Dobra. Okej. Teraz sobie wyjdziemy. Podwyższymy na łapach. Okej. I wciągniemy łapy. Dobra. I wypoziomujemy zestaw. Jest okej. Dobra, tutaj na razie gaszę i tak jak zawsze na koniec naszego robimy pauzę, pauza, zapisz, tak, dobra. I ja wam bardzo dziękuję za obecność dzisiaj ze mną, bardzo się cieszę, że byliście, pamiętajcie o tej subskrypcji, żeby zostawić subskrypcję oraz łapkę w górę. I widzimy się w kolejnych filmach w... O Jezu, kiedy? Nie wiem. Prawdopodobnie w piątek jeszcze. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.